Okej, super. Cześć, Hanung, no dzisiaj gram sobie Pet Simulatorka, jak widać już po aktualizacji. Nie, właśnie wynik Pet Simulatora był przed aktualizacją. No, jak widać, z petami coś zrobiłem. Trylionówki. They są enchant zarąbiste. I mam takie oto pety. Włożyłem sobie jeszcze do Dark Matter. Takie... już te pety. Ale jakby pety, jakie miałem przed chwilą, to były tam parę tylko bilionówek. Equip. Było tam naprawdę tylko parę chyba dwie... Tak, 3 trylionówki było, a teraz zrobiłem sobie opening. Bo nie, bo by doszły robuxy. No i kupiłem mój prywatny serwer. I jak widać, jeden z najdroższych game passów. To jest najdroższy game pass. Ale prawie najdroższy game i pass został wykupiony. Jak widać, tryb coiny zbieram, bo nie chce mi się teraz wszystkich wydawać, to zbieram sobie ich dużo i potem zrobić sobie wielkie odwieranko. Ogólnie chciałem wspomnieć rzeczy, które mi się w tym update'cie niezbyt spodobała. Czyli zniszczenie wielkopamiętnej fontanny. Tak, ta fontanna miała ze sobą tyle aktualizacji przeżyła, ale no tak, zawsze trzeba zmiany, ale ta jest ładna, tylko po prostu tamto mi się nie podoba. Też jakby Cebulson schitował, znaczy nie schitował, tylko powiedział trochę bez sensu. Ja no w sumie jak też bym był lepszym graczem, to powiedział, że też bym, no w sumie nie trafię, pozajcie gość, ja na przykład jest taki Freddy na YouTubie. On zbierał sobie bilion coinów, żaden mitika mu nie poleciał i to jest dla mnie, że tyle coinów, to ja na oczy jeszcze, znaczy widziałem tyle tych coinów, fantazy coinów, pan coinów i w ogóle ja czekam, ja sobie przypomnę, obejrzyjcie sobie film, jak będzie aktualizacja w pecie nowa i będzie wielka aktualizacja pełno nowych petów. Reben odbierze sobie nagrodę. Ale ogólnie chciałbym zrobić odcinek. Otwieram wszyściuteńkie te jajka. To jajko. Wszystkie jajka zbieram po każdym pecie z każdego jajka. Nawet chodzi o tego bałwanka. No to każdego po prostu peta i te mają to rozwiązane. Potem biorę, będę otwierał złote. I będę musiał trafić parę, po co najmniej 6 tych złotych, po to, żeby zrobić sobie Dark Matter. Czyli zrobiłem wszystkie pety z tech shopu, bo z tech shopu jest łatwo. Z fantazy też łatwo, ale z tech, no z tech jest już problemik. No coś z tych światem jest największy zawsze, dla mnie przynajmniej. Problem. O, tutaj mamy 3 miliony diamentów. Ile mamy? 12. 12 mamy. Więc bardzo fajnie. Ogólnie mój ulubiony to... Posłuchajcie, ja tak nie lubiłem tych damage'a, ale teraz się skapnąłem, że to jest mój jeden z ulubionych ulepszeń. Jakby ultra lucky, super lucky to jest takie... Coś, czego ja nie lubię. Poczekajcie. Jeszcze co? Gdy dodali nową maszynę z kapitalną, czy ją ulepszyli, to mogliby dodać, nie wiem, coś typu jakiś nowy enchant, jeszcze jakieś nowe ulepszenie, które by kosztowało, nie wiem, dużo diamentów. Robimy fuse'a. Tego i tego. Robimy fuse'a. Sprawdzę. Ciekawe co nam wyszło teraz. Co? Co? I jeszcze raz co? Ja nie mogę. Dawajmy teraz robimy takiego fuse'a. Ale to co nam się trafiło, to co przychodzi dla mnie. N
Enchanty nie są za dobre, ale legendarka, będzie to zmieniam to. Teraz w teamku mamy legendarkę kolejną. Zrobimy tak, pyk. Fuse. No bo ja też. Drugi. Te kunsy! Ej, da. Rybołek, na chwilę wycisz do... na chwilę nie słuchaj filmu, dopóki nie zdejmę petów. Jutro dajemy rybołkowi tego peta. Damy mu tego pecisza. Bardzo fajnie. Okej, rybołek już słucha, że no. Bo rybołek gra na moje filmy, więc nie chciałem, żeby on wiedział. No, zobaczymy. Tutaj mamy takie... Ej, ale wiesz co? Właśnie jak widać mam trochę tych coinów, więc możemy się tam nawet przejść. Ale myślę, że z tego... Można się, ja jak ja bym takie coś miał, to bym się ucieszył bardzo. Pamiętam, ej, opowiem historię, nie? Wiem, że może był kowinia. Że kiedyś jak, grałem z rybokiem, w ogóle chyba aktualizacja do peta weszła, gdzieś pojawiły dopiero te... Jak to się nazywa? Nie pamiętam. Te, jak się, no, ten update halloweenowy, to po update halloweenowym był update ten, gdzie były Galaxy Foxy, tak. I jakbym ja na ten update, jak wyszedł update z Galaxy Foxami, to ja bardziej zacząłem się jarać tą grą. I wtedy, pewnego dnia jeszcze, jak był ten update halloweenowy, to... Był sobie rybołek i ja powiedziałem, że może ten, że coś tam gadaliśmy, nie wiem, i nagle dostałem trade'a od jakiegoś typka. Znaczy nie jakiegoś typka, bo to będzie miało ważne znaczenie, dostałem trade'a. I ja zaakceptowałem i typek mi dał 200 ryścika, wiem, to był wtedy dla mnie bardzo mocny, to był najlepszy pet, miał chyba za 157 i to był pet od ryboka. Jakby ja jak dostałem tego peta, to miałem takie wow, on dał mi ready, no i ja taki miał takie palce, znowuż mi się zlagowałeś. Jakby ja miałem takie wow, ostatnio spotkałem tego typa i dałem mu jakąś tam, dałem mu tam jakiegoś dobrego pycisza, bo widziałem mnie, że on w ogóle nie ma u nas, tylko to się takie, bo okazało się, że on jest polski, jakby takie, co się stało, on takie, że i tam go skamowali, że tam mieli mu dać diamenty i on dał pety, nie, on dał pety, a żeby tamten sprawdził ofertę, tamten dał mu, tamten powiedział, że mu da za skemy, po to, żeby tam musi wziąć banku, to mu teraz da i po to, żeby zapłacić, nie? I tamten ten gość mnie taki szczęśliwy i takie jakby on został skamowany i się ponoć nawet popłakał. I właśnie było mi tak jego szkoda, że powiedziałem, walę to, robię tak, biorę i wtedy wziąłem. Dałem mu takiego dla mnie takiego 200 bilionówki. Jedne, dwie, 300 bilionówki, jednego 200 bilionówki. On takie, miał takie, co? Jakby ja mu takie dałem i powiedziałem, że on był dla mnie miły, nie? I bo ja ogólnie go nie znam, ale ogólnie. Czemu ja ciągle mówię ogólnie? To się tam. Tak. Można powiedzieć, zakolegowaliśmy przez specjalitora. No i ja mogę i powiem wam tak, ja
Pamiętam, że wiele właśnie tych chwil, które nie zawsze były dla mnie radosne, na przykład kłótnie z moim kolegą, to w sumie wtedy poznałem Pet Simulatora i powiem tak. Dzięki w sumie Raybookowi poznałem grę, którą teraz gram dużo, och dużo. Czemu nie mogę dać na to petów? Jeżeli chcę otrzymać, to bardzo dobrze, bo Raybookowi rysować się ma. Bo nie wiem, chcę już kończyć. Pa!